Myślę, że ta drużyna była po to budowana, żeby kto jakby ktoś dzisiaj miał słabszy dzień, ktoś wejdzie drugi z ławki i zawsze jakby utrzyma lub polepszy poziomy, który dzisiaj był, myślę, był bardzo wysoki z dwóch stron. No tak, tak, byliśmy bardzo zmotywowani, nie mieliśmy nic do stracenia dzisiaj, no i po prostu nam się udało. Liczymy na dalszą część tych pojedynków i liczymy też na to, że tutaj wrócimy. Myślę, że to jest taki smaczek całego ciężkiego sezonu, bo w tym roku naprawdę było bardzo dużo grania, bardzo dużo kontuzji, bardzo dużo chorób, także myślę, że to jest taki złoty medal, będzie zwieńczeniem tego trudnego i dobrego sezonu. Życzę zdrowia dla Norberta, bo naprawdę kontuzje to nie jest coś fajnego. Szczególnie, że jakby był też w kadrze i był bardzo jakby ważną częścią tutaj w Kędzierzynie. Życzę tylko zdrowia i mam nadzieję, że szybko wróci do dyspozycji. No i co, zobaczymy. No. Mecz będzie ciężki na pewno, bo wszystkie mecze w finale są ciężkie. Ale jeśli wyjdziemy naładowani energią tak jak dzisiaj i te dwa elementy, które dzisiaj nam wychodziły bardzo dobrze, czyli zagrywka i blok obrona, jak będą funkcjonować, no to na pewno będzie bardzo dobre widowisko i liczę na to, że zwycięskie. W tych pierwszych dwóch spotkaniach byliśmy blisko, szczególnie w tym drugim. Dwie, trzy piłki decydowały w tiebreaku o wyniku. Musieliśmy cały czas uznawać wyższość Zaksy. Natomiast dzisiaj, stojąc już tak naprawdę na krawędzi, powiedzieliśmy sobie, że nie mamy nic do stracenia, wiemy co mamy grać. Nie wiem, które to już było, 8 czy 9 spotkanie w tym sezonie między nami, więc niczym się nie zaskoczymy, po prostu musimy grać stabilnie przez cały okres spotkania. Po to ten skład był budowany, tak? Wiadomo, że nie zawsze każda zmiana super zaskoczy, natomiast my wszyscy jesteśmy gotowi, jeżeli tylko trener nas potrzebuje i dzisiaj to był najlepszy przykład tego. Mam nadzieję, że chwilkę odpoczniemy i będziemy tą dobrą naszą grę kontynuowali. Po to cały rok trenujemy, zapierdzielamy na tym boisku właśnie po to, żeby w tym finale grać do samego końca. Wiadomo, że to oni są faworytem, my nadal stoimy na tej krawędzi, bo to oni mają tą przewagę jednego spotkania, natomiast myślę, że karty są w grze, jeżeli tylko będziemy kontynuowali tą naszą dobrą grę, jesteśmy w stanie nawiązać z nimi walkę i wygrać. Bardzo dobry mecz Jastrzębskiego Węgla, myślę, że dzisiejszy mecz był na dużych emocjach z dwóch stron, było sporo błędów własnych, były końcówki setów. I tym razem te końcówki setów były rozstrzygane na ich korzyść. Mieli to coś w tych końcówkach, co przeważyło. Dzięki temu wynik wygląda tak, jak wygląda. Oczywiście smutno nam, że przegraliśmy, ale rywalizacja trwa dalej. Nadal musimy wygrać ten jeden mecz, aby zwyciężyć tą rywalizację. Wiemy, że Jastrzębie absolutnie nie odpuści. Teraz poczuli krew. Także myślę, że kolejny mecz również będzie niezwykle emocjonujący. I będziemy chcieli na pewno wygrać go dla Norberta Hubera. Życzymy mu bardzo dużo zdrowia. Nie wiemy, co się stało, ale trzymamy kciuki, żeby wszystko było ok. I z pewnością będziemy mieli wielką motywację, aby to dla niego wygrać kolejny mecz.